dziewczynka nie poznała nic jeszcze dobrego. Każdy z jej rodziny patrzył na swoje ego. Nie było jej łatwo żyć w tym środowisku. Ojciec ciągle pił, a matka stała na boisku. Dziewczynka wciąż płakała, bo co zrobić? Jakbyś z tego kała, proszę cię, pomóż mi Boże, co zrobić? Jak tata z alkoholizmu wyjść nie może. Sama jestem w tym domu. Jakim domu? Chyba pragnasz romu. Proszę cię, pomóż mi. Sama nie dam rady. Nie wytrzymam rodziców zdrady. Przyszedł dzień, że poszła do kościoła. Powiedziała Jezu, przyjdź, chcę ci podziękować. Oczywiście przyszedł na spotkanie. Powiedział tak: dziecko me kochane. Ona w tym momencie zaczęła płakać, bo zobaczyła Jego, Zbawiciela świata. Powiedziała: Jezu, dzięki za rodzinę, za to, że mój tata jest alkoholikiem, za to, że mam ciebie, za to, że jesteś w niebie. On powiedział jej tak: błogosławieni, którzy uwierzyli. Dokładnie tak. Dokładnie tak. O. Ona poszła do domu pochwalić się, lecz nie miała nikomu. Okazało się, że tata już nie pije. Rodzice się kochają, dzielą razem życie. Tak, o.